Earborn Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Mam nadzieję, że tytuł dzisiejszego odcinka się spodobał i przyciągnie jak największą ilość słuchaczy. A do nagrania go zainspirowała mnie rozmowa z trzema przemiłymi Portugalkami. Miałam ostatnio sesję zdjęciową, no i oczywiście pozowałam w swoim elemencie, czyli z winem, kieliszkiem, butelką itd. Jednym z win były fantastyczne bąble od Janka Smolisa, naszego polskiego Francuza, który pod Łodzią robi takie musiaki, że czapki z głów, czyli chapeau. Poczęstowałam je oczywiście, w sensie te dziewczyny, w przerwie, którą musiałyśmy sobie zrobić, bo żar lał się z nieba i postanowiłyśmy poczekać na golden hour. No i w międzyczasie same sobie zrobiłyśmy takie happy hour i sączyłyśmy wino. Dziewczyny były zachwycone i oczywiście pewne, że jest to szampan. Opowiedziałam im więc trochę o Smolisie i o polskich winach, ale też o tym, jakie fantastyczne wina musujące można znaleźć we Francji poza szampanią. Mają jedną wspólną nazwę, Cremant. I o nich będzie dzisiejszy odcinek Dzikich Drożdży. A zatem dziś krótka historia francuskich bąbli. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie. A to są Dzikie Drożdże. Opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało bezpośredni lub pośredni udział. Pamiętajcie też, żeby ocenić ten podcast. Miło mi będzie, jeśli link do niego udostępnicie znajomym. Cremant to słowo, które kiedyś było używane w szampanii. Oznaczało ono szampany o niższym musowaniu, czyli również niższej atmosferze w butelce. Nazwa była używana do roku 1994. Dziś już jej na etykietach szampanów nie znajdziecie, a za to od 1975 roku znajdziecie to słowo na etykietach win musujących w 8 innych regionach. Skomplikowane? Oczywiście. Przecież chodzi tutaj o Francję. Tutaj nic nie jest łatwe, ani w kwestii językowej, ani w temacie wina i przepisów prawnych. Ale już tłumaczę i mam nadzieję, że po odsłuchaniu odcinka zakupicie szybciutko jakiegoś kremancika. Wszystko zaczęło się w roku 1871. To znaczy oczywiście nie mówię teraz o początkach win musujących. Więcej o nich było w innych odcinkach, na przykład w odcinku o Franciacorcie, czy w odcinku o butelce, bo ewolucja butelki to równocześnie narodziny bąbli. Ogólnie warto przesłuchać wszystkie odcinki. Dziś skupię się tylko na kremantach. Co takiego wydarzyło się w 1871 roku we Francji? Alzacja została przyłączona do Niemiec. Aneksja wydarzyła się na mocy traktatu we Frankfurcie, który to zakończył wojnę francusko-pruską, w której Francja poniosła sromotną klęskę. Ale nawet w najgorszych sytuacjach trzeba szukać pozytywów. I oto producenci z szampanii takowy znaleźli. Jako że alzackie wina były od czasu traktatu produkowane na terenie Niemiec, nie było na nie cła w Niemczech. Logiczne. Zatem gdyby tak przenieść produkcję szampanów do Alzacji, to można by sprzedawać takie alzackie szampany bez cła. Cóż za świetny pomysł, prawda? No to przejdźmy do szczegółów. Może zacznijmy od tego, że nawet dziś Niemcy przodują w spożyciu win musujących. Niekoniecznie w spożyciu jakościowych win musujących, ale chodzi o to, że lubią bąble i też bardzo dużo ich sami produkują. No i piją. I ten zachwyt nad musiakami przejawił się w wielu niemieckich inwestycjach w szampanii już w XVIII wieku. Stąd nazwy słynnych producentów brzmiące wcale nie francusko. Heidsieck, Krug, Roederer. A kiedy Alzacja została przyłączona do Niemiec, niektórzy zobaczyli w tym fakcie szansę zarobku. Nie od razu oczywiście, ale powoli zaczęto w Alzacji produkować coraz więcej win musujących. I robili to zarówno lokalni producenci, jak i producenci z szampanii. Wielkim alzackim promotorem win robionych metodą szampańską był młodziutki Julien Dopf. W 1900 roku, jako 18-latek, odwiedza z ojcem wielką wystawę światową w Paryżu i widzi stanowiska domów szampańskich, a tam pokazy nowych technik przeprowadzania dégorgement, czyli usuwania osadu drożdżowego z butelek szampana. Do tej pory szampany były po prostu mętne, gdyż osad, na którym leżakowało wino, pozostawał w butelce. Po otwarciu bąble go wzburzały, więc zazwyczaj szampany dekantowano, aby podczas przelewania do kieliszka uniknąć osadu. Julien zachwycił się szampańskimi nowinkami i wybłagał u ojca pozwolenie na wyjazd na naukę do szampanii. Spędził tam 2 lata, a po powrocie do domu założył markę Champagne Dopf, która sprowadzała moszcz z szampanii i w Alzacji przeprowadzała proces winifikacji i produkcji win musujących, które następnie trafiały na niemieckie stoły.
Champagne Dopf miał biuro w Epernay w Champagne, z którego sprzedawał swoje produkty do Francji oraz do innych krajów poza Niemcami. A z Alzacji oczywiście sprzedawał bezpośrednio do Niemiec. Sprytne, prawda? No i zauważcie, że nazwa szampan na wino produkowane de facto w Alzacji nie wzbudzała wtedy żadnych protestów ani zastrzeżeń. Zresztą w 1904 roku szampański producent Deutz otwiera w Alzacji, w Haguenau, filię z zamiarem produkcji win na rynek niemiecki. Jak sama nazwa wskazuje, jest to oczywiście jeden z tych niemieckich producentów szampańskich. Dom szampański Deutz został założony w 1838 roku przez Williama Guillauma Deutza i Petera Josepha Hubera Goldermana. Powinna powiedzieć pewnie Józefa. Nikola, jesteś pewna, że to się tak robi? Tak się robi co? No to Mojito. Sama jesteś Mojito, zawsze tak robię. Obaj panowie poznali się u Bollingera, gdzie pracowali. W 1860 roku René Deutz i Alfred Gelderman przejęli firmę po swoich ojcach i to oni właśnie wpadli na ten świetny pomysł otworzenia fabryki w Alzacji. Przetwarzano tu zarówno moszcz sprowadzany z Szampanii, jak i grona skupowane od alzackich winogrodników, a wina uznawane były za jedne z najlepszych zektów w Niemczech. No więc jest pięknie, mamy prosperity, a potem wybucha pierwsza wojna światowa, a po jej zakończeniu Alzacja wraca do Francji. I już producentowi z Szampanii nie opłaca się produkować szampana w Alzacji, zatem Deutz się wycofuje. A swoją fabrykę pod nazwą Sekt Kellerei Deutz und Gelderman przenosi do Baden. A co dzieje się w Alzacji? Julien Dopf dalej produkuje świetne wina musujące metodą szampańską, ale ma jeden duży problem. We Francji nie może nazywać je szampanami. Zostają one zdegradowane do zwykłej kategorii vin mousseux, wino musujące, czyli takiego wielkiego worka, w którym znalazły się i świetne wina, i naprawdę tanie koszmarki. Tymczasem w Alzacji produkuje się coraz więcej bąbli i to właśnie metodą tradycyjną. Mijają dekady, wina powstają dalej i są naprawdę dobre, ale nikt nie chce ich w żaden sposób wyróżnić. A już najbardziej absurdalne jest to, że w 1962 roku powstaje oficjalnie nawet apelacja AOC Vin d'Alsace, ale nie obejmuje ona win musujących. Wyobrażacie to sobie? W latach 60. winiarz w Alzacji, produkując wino z dozwolonych szczepów i zgodnie z zasadami, mógł użyć nazwy Vin d'Alsace na swojej etykiecie. I wino było apelacyjne, póki było winem spokojnym. Ale kiedy winiarz przeprowadził drugą fermentację w butelce, nagle wino traciło status apelacyjny. I to po kilkudziesięciu latach alzackiej przygody z bąblami oraz po dość długim jednak romansie szampanii z Alzacją. Międzynarodowa Organizacja Winorośli i Wina nie widziała żadnych powodów do uznania win musujących za wina reprezentujące region Alzacji. Czterech producentów z Alzacji pod przewodnictwem Pierre'a Dopfa, tym razem już mówimy o Pierre'ze Dopfie, a nie Julien, postanowiło zawalczyć o swoje. Po latach, 7 listopada, 1974 roku dołączono wina musujące do apelacji w Vin d'Alsace, ale wciąż nie miały swojej nazwy. Były to po prostu wina musujące. Podobnie zresztą jak w przypadku producentów bąbli z innych regionów Francji. Brakowało nazwy, która tak jak szampan przemawiałaby do wyobraźni i równocześnie odróżniała jakościowe wina musujące robione metodą klasyczną od jakichkolwiek innych musiaków. Powstaje Syndicat Général des Vins Mousseux de France, a w ramach jego działalności regiony Loara, Die, Burgundia i Alzacja rozmawiają z Szampanią o kwestiach nazewnictwa i ostatecznie osiągają porozumienie. Oto Szampania oddaje innym regionom nazwę Crémant. 17 października 1975 roku powstają dwie pierwsze apelacje, Crémant de Loire i Crémant de Bourgogne. Ale nie Crémant d'Alsace. Zapytacie dlaczego, prawda? Przecież to od Alzacji się zaczęło. Gdyby nie rodzina Dopfów, gdyby nie ich determinacja, Szampania nie podzieliłaby się ani okruszkiem z tego tortu. Otóż stwierdzono, że Loara i Burgundia mogą pochwalić się długą historią produkcji win musujących. Zaś biedna Alzacja, nie dość, że zaczęła późno, to nawet wtedy nie była francuska, tylko niemiecka. Trochę skandal, prawda? Chwilę to trwało, ale ostatecznie w sierpniu 1976 roku i Alzacja uzyskała oficjalnie status producenta kremantów w dekrecie podpisanym przez Jacques'a Chiraca, ówczesnego premiera rządu.
No i ja się z tego cieszę. Uwielbiam alzackie kremanty, a wy już wiecie, że ta nazwa to gwarancja pewnej jakości. Oczywiście nie łapcie mnie tutaj za słowa. Oczywiste jest, że poza apelacjami również powstają świetne rzeczy. Ale nie każdy ma dostęp do sklepów specjalistycznych. Nie każdy ma dostęp do wine barów z niszowymi etykietami. I nie każdego też stać na szampana. I wtedy szukamy kremanta. A do wyboru macie dziś kremanty z 8 regionów. Crémant d'Alsace, Crémant de Bordeaux, Crémant de Bourgogne, Crémant de Die, Crémant de Jura, Crémant de Limoux, Crémant de Loire i Crémant de Savoie. Lieutenant Aldo Ring, pleased to meet you. Wiki Air, an Austrian Jew, got the fuck out of Munich while the getting was good. Became American, got drafted, come back to give y'all what for. Another one up there you might be familiar with. Sergeant Hugo Stiglitz. I ciekawe jest też to, że każdy region ma swój styl i pewną identyfikację, a to między innymi dlatego, że producenci mogą poza odmianami szampańskimi używać lokalnych szczepów. I tak w Loarze znajdziecie kremanty z Chenin Blanc, a w Sabaudii, bo Savoie to po polsku Sabaudia, z Altesse i Jacquère. W Jurze Plusach i Trousseau, a w Alzacji z dodatkiem Rieslinga czy Auxerrois. I to jest po prostu piękne. Ja waham się między Alzacją a Loarą, ale ogólnie dobre bąble wypiję zawsze z przyjemnością. A przyjemność jest większa, kiedy zna się trochę historię wina i regionu, prawda? Kolejna opowieść już niedługo. Szukajcie historii w winie i do usłyszenia. Earborne Media.